Dzień dobry, moje nazwisko Krzystyniak. Zajmuję się głównie biochemią, jestem biochemikiem i ten przedmiot wykładam tu na naszej uczelni. Takim mottem dla mnie to jest to słynne powiedzenie Galileusza, który powiedział: mierz, co jest mierzalne, a co nie jest mierzalne, uczyń mierzalnym. Dlaczego? Dlatego, że w tym świecie obecnie pełnym różnych sprzecznych informacji, fake newsów, no jest to bardzo ważne, żeby dosłownie uwierzyć w potęgę nauki i w ścisłość nauki, zwłaszcza tych nauk ścisłych. Dla studentów dietetyki myślę, że to jest istotne, żeby się poruszać na terenie produktów spożywczych, na terenie tych wszystkich substancji, które nam żywność dostarcza. Nie mówić tylko o węglowodanach, tylko wiedzieć, czym się różni na przykład inulina od skrobi albo celulozy, prawda, której nie strawimy, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o owocach i warzywach i tych tak zwanych dobrych rzeczach dla żywności, dla zdrowia, no to warto sięgnąć po konkretne związki chemiczne, których mamy od flawonoidów począwszy, a skończywszy na różnych polifenolach i witaminach. Także nie uciekniemy od biochemii. Jest to nauka ścisła i jak najbardziej aplikowana właśnie w dziedzinie nauk dietetyki i żywienia człowieka. No, jestem wdzięczny i zaszczycony się czuję tym wyborem. Na pewno jest to dla mnie wyróżnienie. Dziękuję bardzo. I chciałbym właśnie odpowiedzieć na takie trzy pytania, które są tradycyjnie zadawane. Dziękuję bardzo.